Dziś w programie. Na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu odwiedzimy żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, uczestniczących w międzynarodowym ćwiczeniu Falcon 14. Zaczynamy jednak od zapowiadanej tydzień temu relacji z finałowego epizodu szkolenia Ryś 14. Zobaczymy, jak w trakcie ćwiczenia ogniowego sprawdzi się komponent złożony z naszych czołgów Leopard oraz brytyjskich Challengerów 2. Panowie oficerowie, pierwsze batalionowe zgrupowanie taktyczne otrzymało zadanie wykonania natarcia nie później niż dzisiaj w godzinie 11 z zadaniem opanowania obiektu Jaguar. W rejonie wyjściowym znajdują się pododdziały 12 Regimentu Wojsk Brytyjskich w gotowości do współdziałania z pierwszym batalionowym zgrupowaniem taktycznym i wykonanie kontrataku na kierunku Ławszowa. Znajdujemy się na stanowisku dowodzenia pierwszego batalionowego zgrupowania taktycznego. Stanowisko dowodzenia składa się z trzech głównych elementów. Jest to organ dowodzenia, węzeł łączności oraz grupa zabezpieczenia. Jestem zastępcą komendanta stanowiska dowodzenia i odpowiadam za ochronę tego stanowiska. Ochrona jest zorganizowana o system patroli pieszych oraz wartowników zarówno na bramie, jak i przy wszystkich wozach, które się znajdują na stanowisku dowodzenia. Myślą przewodnią dowódcy jest, wykorzystując skutki ognia artyleryjskiego oraz wykorzystania system zapór inżynieryjnych we współdziałaniu z pododdziałami wojsk brytyjskich, wykonanie kontrataku z rubieży LD Biała poprzez opanowanie obiektów pośrednich, obiekty Audi 1, Audi 2, zabezpieczenie wejścia do walki kolejnego rzutu i kontynuowania natarcia w kierunku Wzgórze Sobieskiego, Wzgórze Artyleryjskie, miejscowość Lubiechów i ostatecznie opanowanie obiektu Jaguar. Utrzymanie rejonu do dnia jutrzejszego do godziny 03 w nocy. Będziemy niszczyć tutaj trzy cele armatnie. Największy problem tutaj może stanowić wieża, która jest to czołg okopany. Mały bardzo cel. Dwa cele większe, jeden ruchomy też może sprawić jakiś tam problem, ale oczywiście nie dla nas. Poradzimy sobie z tym doskonale. Najwięcej zajęć, jeśli chodzi o strzelanie, mamy na symulatorach, więc to strzelanie ostre i jest tutaj długo oczekiwane przez każdego czołgistę, także i element adrenaliny, i troszeczkę nerwówki daje się tu we znaki. Uważam, że to są bardzo ważne ćwiczenia dla nas wszystkich. Są to pierwsze tego typu ćwiczenia, w których bierzemy udział. Możemy tutaj poznać sprzęt innej armii, porozmawiać z większością tych żołnierzy. Część z nas ma już ukończone kursy języka angielskiego. Myślę, że w takim komunikatywnym stopniu jesteśmy w stanie się z nimi porozumieć i wymienić się doświadczeniami. Tutaj na przykład wczoraj była taka sytuacja, że zrzucili gąsienicę, pomogliśmy im trochę. Myślę, że na tej zasadzie to wszystko się tutaj odbywa. Nie ma żadnych tutaj niesnasek, wszystko jest okej, myślę. Widać, że są chłopaki zgrani też ze sobą. Widzę, że to głównie są dużo młodsi od nas wiekiem, ale po ich zachowaniu widać, że są bardzo zintegrowani i wszystko robią razem. Jeśli chodzi o rywalizację dzisiaj na strzelnicy, to myślę, że zarówno my, jak i żołnierze brytyjscy wykonamy zadanie i będziemy wspólnie cieszyć się z sukcesu. Czołgi na sygnał kierownika strzelania prowadzą działanie. W tej chwili pluton wykrył pluton czołgów przeciwnika w ruchu czołowym. Dochodzi do
klasycznego boju spotkaniowego. Czołgi prowadzą ogień w ruchu do wykrytego przeciwnika, symulowanego tutaj przez trzy figury bojowe numer 60. Po zniszczeniu celów kontynuują zadanie. Widać tylko wieże czołgów, symulowane tutaj przez trzy figury bojowe numer 60B. Czołgi wycofują się, zabezpieczając swoje odejście przez załączenie aparatury dymotwórczej, która maskuje ich przemieszczenie. Jest to koniec działania plutonu. Takie pierwsze wrażenie po tych ćwiczeniach. Po tych ćwiczeniach? Na pewno nie odstajemy sprzętem od armii angielskiej. Po prostu na pewno wyszkolenie polskich żołnierzy też nie mamy czego się wstydzić. Udało się wszystko. Wykryliśmy wszystkie cele karabinowe i armatnie. Wszystkie zniszczyliśmy za pierwszym strzałem. Myślę, odbyło się bez żadnych problemów. Zarówno nasi skrzydłowi i koledzy z Wielkiej Brytanii również obserwowałem ich strzały. Wszystko zniszczyli. Także wszystkie cele, całe pole tarczowe zostało po prostu zniszczone. Duża satysfakcja? No dużo, jeszcze jest adrenalina, jeszcze musiało chłonąć, żeby to sobie przeanalizować w głowie i później z chłopakami z załogi. Ale myślę, że każdy swoją robotę wykonał tak jak trzeba. Myślę, wykazali się po prostu sporym profesjonalizmem. Wszystko jest tak, jak być powinno. Inicjatywa żołnierzy na poszczególnych szczeblach dowodzenia dała się odczuć przez cały okres ćwiczenia, co jest niesamowitą sprawą, ale i chociażby te ćwiczenia udowodniły jedno, że nie tylko strona brytyjska, ale i również strona polska pod oddziały mojej dywizji są w stanie i realizują zadania naprawdę na wysokim poziomie, co potwierdzają wyniki uzyskane w czasie szkolenia taktycznego, wyniki na strzelnicach i na placach ćwiczeń. To przede wszystkim ćwiczenie Ryś jest zwieńczeniem tego ponad trzytygodniowego wspólnego ćwiczenia i wykonywania zadań. Liczymy na to, że znowu zostaniemy zaproszeni za rok. Byłoby wspaniale, gdyby reszta mojej brygady, nie wszystkim udało się teraz przyjechać, mogła sprawdzić się w tutejszych warunkach. Jeżeli będzie taka możliwość, z pewnością będziemy kontynuować ćwiczenia z polskimi sojusznikami z 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Zainteresowanie strony brytyjskiej wspólnymi ćwiczeniami w przyszłości jest bardzo duże. Widać, że żołnierze tutaj czuli się bardzo dobrze. Przede wszystkim jeszcze raz podkreślają duże możliwości zarówno poligonu Świętoszów, jak i poligonu Żagań. Ja sądzę, że dla czołgistów to jest wymarzony teren. Nie opadł jeszcze pył na poligonie w Świętoszowie, a w Nowej Dębie rozpoczęło się międzynarodowe ćwiczenie taktyczne Falcon 14. Tym razem pododdziały 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego miały okazję trenować wspólnie z kanadyjską kompanią Oscar 3. Batalionu Kanadyjskiego Pułku Królewskiego. Wśród jej żołnierzy nieoczekiwanie natrafiliśmy na oficera polskiego pochodzenia. W momencie, kiedy rząd polski się zwrócił z pomocą do NATO, żeby po prostu nie zostawcie nas tutaj sami ze względu operacją na wschodzie, moja żona do mnie mówi, no zawsze chciałeś po prostu Polsce pomóc, to jest twoja szansa, więc albo teraz, albo nigdy, więc po prostu mimo, że dostaję mniej pensji po prostu bycie tutaj niż na uniwersytecie, to była moja decyzja, żeby po prostu tutaj przyjechać. Jeżeli coś Polsce mogę pomóc, to właśnie chcę to zrobić. Moja kompania stacjonuje w Polsce od września tego roku. Jesteśmy drugą zmianą natowskiej operacji Reassurance, czyli otucha. Stanowimy wkład kanadyjskich sił zbrojnych we wzmocnienie wschodnich regionów NATO. Z polskim wojskiem szkolimy się praktycznie bez przerwy od wiosny. Mimo że ta kompania przyjechała dopiero jesienią, zdążyła już wziąć udział w wielu ćwiczeniach jak Anaconda w Drawsku Pomorskim, czy teraz Falcon w Nowej Dębie. Ja myślę, że te ćwiczenia, bo takie same ćwiczenia możemy robić w Kanadzie, prawda? Z całą zaletą tego, że możemy się zintegrować, żeby zobaczyć po prostu, jak polska armia po prostu prowadzi takie ćwiczenia, a oni mogą zobaczyć jak my, że w razie czego, jak będziemy musieli iść ramię w ramię, to po prostu żebyśmy mogli się bardzo, bardzo dobrze dograć. Komunikacja jest tutaj bardzo, bardzo ważną rzeczą. Także ćwiczymy tutaj teraz z 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej i będziemy przerzucani za jakieś pół godziny w inny rejon helikopterami, Sokołami i Mi-8.
i na przykład u nas nasze helikoptery, Gryfiny operują na innych zasadach, czyli inna jest zasada wchodzenia do helikoptera. Do helikoptera się wchodzi z dwóch stron, tu się wchodzi z innej strony, więc trzeba poznać po prostu, jak taki helikopter pracuje, jakie są tak zwane wchodzenie, bardzo szybkie tak zwana ekstrakcja i wchodzenie do helikoptera, że w razie czego, że jak będziemy gdzieś w jakimś miejscu i nie przyleci kanadyjski helikopter, tylko polski, to będziemy wiedzieć po prostu, jak z tego miejsca po prostu wyjść. Tu po lewej na górze, jeśli świeci czerwone, nie wychodzicie. Zapali się zielone i możecie wychodzić. Gdy będziecie na zewnątrz, idziecie prosto, jeden za drugim, aż do krawędzi wirnika. Potem możecie się rozproszyć. W porządku, łatwizna. Moja kompania Oscar jest jednostką aeromobilną, a więc stworzoną do współpracy ze śmigłowcami. Na co dzień wykonujemy zadania typowe dla jednostek powietrzno-desantowych, zatem mamy spore doświadczenie z różnymi typami helikopterów. Z tym konkretnie modelem zetknęliśmy się już przez jeden dzień w czasie ćwiczenia Anaconda w Drawsku Pomorskim. Teraz mamy okazję przećwiczyć na sucho podstawowe procedury współpracy ze śmigłowcem, niezbędne w dalszej części szkolenia. Uważam, że warto doskonalić się w korzystaniu z wyposażenia naszych sojuszników. To nie jest moje pierwsze doświadczenie tutaj z kanadyjską kompanią Oscar, ponieważ przez ostatni tydzień, będąc dowódcą zgrupowania poligonowego na Drawsku Pomorskim, miałem już okazję ćwiczyć z tą kompanią wspólnie. Następuje tutaj współdziałanie na zasadzie wymiany drużyn w plutonach pomiędzy plutonami kanadyjskim a plutonami polskimi, wymiany plutonów w kompaniach ćwiczących. Także jest to możliwość zarówno dla dowódców kanadyjskich, jak i dla dowódców polskich, jak i dla samych żołnierzy, spotkanie się, zetknięcie się razem ze sobą i wspólna realizacja zadań ogniowych i taktycznych z wykorzystaniem śmigłowców na poligonie. Do Armii Karolinowskiej trafiłem, zawsze chciałem być w armii, ale tak się złożyło, że po prostu wyjechałem do Kanady, tam dostałem pracę na uniwersytecie, ale wstąpiłem do armii z powołania, bo tam armia jest zawodowa, więc nie zostałem wciągnięty z poboru, tylko zawodowo. W Kanadzie to się nazywa Primary Reserve, jest to troszeczkę inaczej wygląda niż w Polsce. Jest to moja w zasadzie druga praca. Jest to funkcjonuje na takiej zasadzie, że pomaga się ludziom, jeżeli chcą być w obronie narodowej, żeby to po prostu mogli zrobić. Większość pracodawców ma podpisaną umowę z rządem, że na przykład teraz wyjechałem, wziąłem sympatyko ze swojego uniwersytetu i pozwolono mi po prostu wyjechać po prostu na Operation Reassurance. I to jest na takiej zasadzie, że jest to zapisane w ustawodawstwie, że pracodawca może po prostu pozwolić żołnierzowi po prostu wyjechać. Tak samo czy policjant może wyjechać na takiej samej zasadzie. Kolejnym etapem szkolenia taktycznego był realizowany wspólnie z Kanadyjczykami szturm na obiekt położony na wzgórzu. Teren jest sprzyjający do szturmu, ponieważ są liczne wzgórza i obniżenia terenu, które żołnierze mogą wykorzystać celem ochrony wojsk własnych i wykorzystać maskujące warunki terenowe celem skrytego podejścia do obiektu i wykonania szturmu. Najtrudniejszą fazą w tym ćwiczeniu jest współdziałanie grup szturmowych z grupami ubezpieczającymi, polegające na wskazaniu przeciwnika, wskazaniu celów, tak aby można było obezwładniać grupą ubezpieczającą, zapewniając tym samym warunki do wykonania zadania przez grupę szturmującą. Charlie 1, tutaj 3-2. Zajmujemy nasze stanowiska. Alfa na lewym skrzydle, Bravo na prawym. Osłaniają natarcie na wzgórze. Na twoją komendę wesprzemy ich ogniem pojedynczym. Ortega 13, tu Ortega 11, odbiór. Będziesz tutaj słyszał, jak będzie wycofanie. Ja podam głośno, tak żebyś wiedział, ok? Zaczynamy. Wieża ognia,
Ognia! Kołek, petardę. Granatem ognia. Ile ci zostało? Pół magazynka. Dwójki w tył! Dwójki w tył! Uwaga, petarda! 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 Stój! Wydawujemy. Zrobię! Na kolana. Jest tu to miejsce, ogarnąłem ten budynek. Tutaj jest czysto, generalnie co robimy, wracamy. Oskar, do mnie. Pedro na zabezpieczy odwrót, my z trapezą zabieramy rannych. Za chwilę przyjdzie wsparcie, zawinie zabitego. My się wycofujemy, a wy tyle ile trzeba zabezpieczać od nasze odejście. Ewakuacja rannych! Naprzód, skok tył! Tak wychodzą ranni od przed chwileczką obserwowaliśmy ćwiczenie szturm na obiekt. Dowódca szwadronu z podstaw wyjściowych obezwładniał przeciwnika znajdującego się na wzgórzu. Następnie grupa szturmowa wykonała szturm na obiekt celem zniszczenia przeciwnika, pojmania jeńców i zabezpieczenia rejonu obiektu. Grupa ubezpieczająca z lewej strony prowadziła ubezpieczenie grupy szturmującej i realizowała zadania wsparcia szturmu na obiekt. Następnie grupa szturmowa po zniszczeniu przeciwnika w obiekcie wycofała się na rubież ogniową, skąd dowódca szwadronu wycofał całość sił w miejsce podebrania przez śmigłowce. Polski polskie oceniam bardzo dobrze, są bardzo dobrze wyszkoleni. Czasami angielski troszeczkę szwankuje, ale to mają okazję tutaj teraz z nami porozmawiać i ten angielski podszkolić, ale żołnierze są bardzo dobrzy i bardzo są zmobilizowani do walki. Na chwilę obecną jesteśmy po realizacji kilku epizodów taktycznych. Epizody ogniowe są przed nami, zaczynają się dopiero od dnia jutrzejszego, ale bazując na doświadczeniu z poprzedniego tygodnia, gdzie byłem świadkiem prowadzenia ognia, zarówno ze swojej własnej broni, która znajduje się na wyposażeniu żołnierzy kanadyjskich, jak i również z broni polskiej, ponieważ była tam taka możliwość, kondycję strzelecką żołnierzy kanadyjskich oceniam bardzo wysoko. Natomiast po dzisiejszym epizodzie taktycznym również panowie byli świadkiem, wszyscy byliśmy świadkami, że taktyka, epizody taktyczne były wykonane przez nich w sposób bardzo dobry. Ogniową część szkolenia Falcon 14 zaprezentujemy w kolejnym odcinku naszego programu, na który zapraszamy już za tydzień.